Cześć, z tej strony Krajmor. Nagrywamy dzisiaj kolejny filmik i witam Cię serdecznie na kanale. Dzisiaj troszeczkę pokażę Wam, jak wyglądają moje stada już w prawie zasiedlonym regale. Natomiast też sobie powiemy, ponieważ znowu spada do mnie bardzo dużo pytań dotyczących tego, jak prowadzić hodowlę. To o tym też trochę opowiem. Natomiast przejdźmy po kolei do zbiorników i potem szybko sobie omówimy, w jaki sposób ja przygotowuję wodę, w jaki sposób prowadzę zbiorniki. Ok, mamy tutaj stado Tangerine Tiger na podłożu Istasoil, bardzo fajnie się kręci, cztery samiczki z jajkami, jest bardzo, bardzo dobrze. Przechodzimy do zbiornika z aurami. Aury mają się również świetnie, jest to stado stabilne, rośnie i mam nadzieję, że w przyszłości zobaczymy tutaj setki robaków. Przechodzimy na regał i przechodzimy do mojego miksu Tang Tai, krewetki wyciągnięte z Tajwana i Tangerine Tiger, też samice z jajkami, no jest bardzo fajnie, czekam na małe. Znowu podłożę Istasoil i jeśli chodzi o podłoże Istasoil, to na chwilę obecną z ręką na sercu bym to podłoże polecił. Jest dobre, nie należy go w ogóle płukać, jest bardzo dużo życia w tym zbiorniku i warto eksperymentować. Przechodzimy tutaj do miksu od Grzegorza, od Suchego. No jest bardzo dobrze, też samiczki zaczynają nosić jajka, troszeczkę samców zostało usuniętych, te co mi się nie podobały zostały najładniejsze i no czekamy na rozwój sytuacji, natomiast no zbiornik bardzo fajnie się kręci i tutaj wśród małych krewetek pojawił się taki czerwony Tajwan, który mam nadzieję jakieś geny przyniesie. Ostatni mój zbiornik, w którym gromadziłem wszystkie budzki z innych akwariów, został wystartowany na podłożu Envy Normal i wczoraj zalany, będzie jakieś sobie dwa tygodnie tutaj dojrzewał. I zaraz powiem, jakie krewetki zostaną przerzucone na ten zbiornik, natomiast te krewetki się w chwili obecnej chowają. Ale dobra, przechodzimy niżej. Krewetki od Krysi, update fishbone'ów. No jest bardzo fajnie, jest pierwsza samica z jajami i widać, że ten zbiornik idzie do przodu. Z końcem sierpnia wszystkie zbiorniki będą odmulane. No natomiast jest bardzo dobrze. I przechodzimy do tych kolejnych krewetek, które są moim zdaniem no piękne i jakby no do tej pory nie miałem okazji mieć takich perełek w swojej hodowli, więc ta środkowa półka to krewetki naprawdę z wysokiej półki, Krysi krewetki bardzo piękne i przechodzimy do krewetek, które zagościły u mnie, natomiast one się chowają i one się będą pojawiać na moich filmach regularnie. Są to krewetki z hodowli Galactic Shrimps od Marcina. No nie ma żadnej tutaj, słuchajcie, krewetki blisko nas. Wszystkie opędzlowują filtr, szyby, ale jest tutaj kilka krewetek Galaxy. Jest kilka krewetek metalicznych, tak jak ta na filtrze. Natomiast nie chcę nic kombinować ze zbliżaniem, bo potem nie będę w stanie wyostrzyć. Natomiast Marcin na początek kanału i na początek tak jakby mojego regału dał mi trzy niespodzianki. To są trzy samice z jajkami. No i tak naprawdę zobaczymy co się z tego będzie rodzić. Co wyskoczy. Jestem bardzo ciekawy. Ja uwielbiam krewetki i naprawdę byłem pod dużym wrażeniem zbiorników Marcina, dlatego w najbliższym czasie pojawi się na kanale również film z hodowli Galactic Shrimps, żeby pokazać Wam, w jaki sposób Marcin prowadzi zbiorniki, w jaki sposób Marcin dba o zbiorniki i co w tych zbiornikach trzyma. Ponieważ, no powiem Wam, że naprawdę krewetki najwyższej jakości i takiej klasy światowej i warto to pokazać. Urzekła mnie bardzo jedna krewetka, która tam pod filtrem na środku ekranu skubie gąbkę. Tę krewetkę nazwałem mandaryna, bo jest naprawdę pomarańczowa, mandarynkowa taka. No i
Myślę, że w przyszłości chciałbym mieć takie osobne stado. Natomiast popatrzcie, widzicie troszkę nieostrzy, natomiast te krewetki no, są naprawdę piękne. Marcin ma bardzo ładne stada, bardzo specyficznie prowadzi zbiorniki, dlatego poświęcimy na to osobny film. O, trochę ręce się odcisnęły na zbiorniku. Natomiast słuchajcie, to stado będzie aktualizowane na moich filmach. No, krewetki są teraz na gąbkach. Ciężko tutaj cokolwiek tak bardziej szczegółowo pokazać. Natomiast, no uwierzcie, że jest co pokazywać. To są piękne sztuki i bardzo się z tego cieszę. Przechodzimy do następnych krewetek. Krewetki z Holandii od kolegi Marka, które zakupiłem, zostały mi przysłane. No tutaj jest taki miks krewetek. Bardzo dużo z tym stadem będę musiał popracować, poselekcjonować. Wybrać to, no oczywiście to jest trzymane w kierunku bazy pod mój projekt pokoju krewetkowego. No i zobaczymy, tak. Jest też dużo ładnych robaków, natomiast mówię, no trzeba to przebrać, tak. Na pewno trzeba będzie to przebrać, trzeba będzie to poselekcjonować. Co mi się bardzo podoba w krewetkach Marcina, to no ciężko to uchwycić na tym filmie, nie mam, mam teraz inny telefon. Natomiast te nogi takie pajęcze, czyli takie różnokolorowe nogi w tych krewetkach, no po prostu sprawiają, że na żywo wygląda to bajka. Był u mnie wczoraj kolega Damian, który te krewetki mógł zobaczyć na żywo i naprawdę powiem wam, że można powiedzieć, kładą na kolana, tak? Dobra, przejdźmy niżej do moich stad. Tutaj jest stado czerwonych Tajwanów. W tym zbiorniku no jeszcze nie dają rady z tymi glonami, natomiast daję im czas, bo żerują teraz na pokarmie. Przechodzimy czarne Tajwany, które również noszą i jest wszystko dobrze. I moje Blue Bolty, które też myślę, że świetnie sobie radzą. Natomiast przejdźmy teraz do produktów, które używam. Od Marcina z Galactic Shrimps dostałem algi morskie, pokrzywę, lucernę, orzech włoski i echinacea. I powiem wam tak, po tym pokarmie lucerny krewetki rosną w oczach. Nie wiem, co to jest za pokarm, natomiast jest petarda. Dawałem go 3 razy i mogę. Myślę, że będę myśl. Będę rozważał zamówienie kolejnych produktów. Przechodzimy do tych produktów markowych, które używam, czyli Lactobacillus, Bacillus subtilis, Mineral Junkie, czyli takie kuleczki do uzupełniania minerałów dla krewetek, Bakter AE jako produkt wspomagający ogólnie biologię i życie zbiornika. No i dwa takie podstawowe produkty, które używam na co dzień, to jest Pudding Classic z GT, czyli pasta w puddingu, plus pasta mineralna z firmy Shrimp Forever, dostępna na e-krewetki. I teraz jeszcze jedna rzecz. Pytacie się mnie, jak mi realizować zbiorniki, jak te zbiorniki prowadzić. Kalibrowałem swoje mierniki płynem Test Solution z Qualdropu, 25 stopni, mierniki skalibrowane. 280 mikrosiemensów pokazuje mi 5,75 GH i na tyle przygotowuję wodę solami salty shrimp. Nic innego nie dodaję do wody, idą tylko sole i później wszystko krewetkom uzupełniam w pokarmach. Dlatego proszę was, bierzcie pod uwagę to, że te filmy też nagrywam po to, żeby powiedzieć i pokazać szerszemu gronu osób, w jaki sposób prowadzę zbiorniki. Wszystkie krewetki, które mam, wylądowały w zbiorniku 5 minut po tym, jak się znalazły u mnie w domu. Bez żadnej aklimatyzacji, nawet po 5 dniach podróży, jak w przypadku krewetek z Holandii. Bardzo serdecznie was pozdrawiam. Do zobaczenia zawsze następnym razem.